3 lutego wspominamy świętego Oskara, biskupa. Oskar urodził się 8 września 801 roku w Amiens, północna Francja, w rodzinie szlacheckiej. Pierwsze lata życia spędził w klasztorze benedyktyńskim w Corbeil jako uczeń tamtejszej szkoły. Niebawem sam został benedyktynem w tym opactwie. Kiedy benedyktyni założyli nowy klasztor w pobliżu zamku w Hoxter nad Weserą w 822 roku, Oskar został tam skierowany jako nauczyciel. W tym czasie książę Danii, Herald Clark, poprosił cesarza Ludwika Pobożnego o misjonarzy. Benedyktyni wysłali do Danii na czele grupy misyjnej świętego Oskara. Misjonarze trafili jednak na bardzo silny opór ze strony pogańskich możnowładców. Po 1,5 roku Oskar musiał przenieść się do Szwecji, gdzie w 830 roku w miejscowości Birka ufundował pierwszy na ziemiach skandynawskich kościół. Po pewnym czasie powrócił do Niemiec. W 831 roku Sejm w Diedenhofen uchwalił utworzenie nowego biskupstwa w Hamburgu. Oskar został jego pierwszym pasterzem. Zorganizował wówczas szeroką akcję misyjną. Przez Grzegorza IV został mianowany legatem papieskim na kraje skandynawskie. Otrzymał od niego paliusz metropolity z władzą mianowania biskupów. Apostoł Północy ewangelizował Europę Północną, w czym wspierał go cesarz. Ochrzcił Eryka, króla Jutlandii, zwalczał handel niewolnikami. Na zewnątrz był apostołem, wewnątrz mnichem. Tak opisał go jego biograf. W roku 845 Duńczycy najechali na Hamburg. Cesarz zaofiarował wtedy Oskarowi stolicę w Bremie. Wkrótce Dania i Szwecja otworzyły swe granice dla misjonarzy. Oskar niezmordowanie sam nawiedzał te kraje i posyłał do nich coraz to nowe grupy misjonarzy. Bezpośrednią opiekę nad swoją archidiecezją hamburgsko-bremeńską powierzył swemu wikariuszowi, świętemu Rimbertowi, późniejszowi autorowi Vita Ansgari, żywota świętego Ansgara. Wycieńczony nadmiernymi trudami zmarł 3 lutego 865 roku. Natychmiast został otoczony tak wielkim kultem, że już w 2 lata po śmierci papież Mikołaj I zaliczył go do grona świętych. Relikwie przechowywane były w Hamburgu i do czasów reformacji, kiedy ukryto je w ziemi, nie uległy rozkładowi. Do dziś zachowały się tylko ich cząstki. Jest patronem Szwecji oraz Hamburga. Módlmy się. Boże, Ty posłałeś do ludów bałtyckich świętego Oskara, biskupa, jako apostoła Ewangelii. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy żyli w świetle Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.